Witam, witam. Co, nie spodziewaliście się mnie tutaj? Znaczy, w sumie tej gry. U mnie? O, jak najbardziej. Jest to Gothic, ale tym razem jest to modyfikacja do Gothica The Dark Saga. Nawet nie wiecie, ile czasu zmarnowałem. No nie zmarnowałem, bo w końcu mi się udało, ale ile czasu poświęciłem na to, żeby to nagrać. Nie da się nagrać Gothica OBS-em. Muszę grać w oknie. Frapsa też, Bandicam, wszystko próbowałem, naprawdę. O, jeszcze te modyfikacje, no naprawdę ciężki przypadek. Zaczniemy sobie nową grę. Nagrywam to po raz drugi i ostatnio to intro się nie wczytało. A teraz się wczytuje, więc ja się wyciszę i zobaczcie fabułę. Впервые легенду о черном мече, источнике могущественной магии, я услышал в портовом кабаке Вингарда, столице Миртаны. Нам с Мариком рассказал ее подвыпивший пират. Тогда мы не придали значения его пьяным бредням, но потом я слышал истории об этом оружии снова и снова, от разных людей, и со временем уже не мог выбросить из головы мысли о сокровище. Даже несмотря на то, что, по слухам, ни единой живой души из тех, кто якобы отправлялся на его поиски, больше никто никогда не видел. И вот однажды в наши руки попала старинная карта с обозначением древнего храма, где по преданию были захоронены черный меч и его прежний владелец. Мы с Мариком просто не могли упустить такой шанс. О, если бы я знал, куда меня приведут эти поиски, я бы, наверное, просто сжег карту. Но боги начертали мне совершенно иную судьбу. Dobra, i ten charakterystyczny dźwięk wpisu, nie, do dziennika. Okej, jesteśmy, zaczynamy na łajbie całą akcję, wybieramy poziom trudności. I tu mam problem, bo ja z chęcią zagrał na hardzie, ale tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, bo to jest modyfikacja, to nie jest jakoś super, nie wiem, czy zbalansowane, czy nie. Może po prostu zagramy sobie na średnim. Myślę, że zagramy na średnim, żeby później nie żałować. Okej. Tak jak widzieliście w intrze, jesteśmy poszukiwaczami skarbów, piratami, tak jakby, a i szukamy miecza. Dostaliśmy mapę. Gdzie leży ten miecz? Marik. Malik Montana. Jesteśmy na miejscu. Można wychodzić na brzeg. Alasterze, powiedz kapitanowi, by przygotował szalupy. Tak, pewnie. Masz rację, mój przyjacielu. To jest jeszcze na pewno ta wyspa. Jeśli wierzyć w mapie, szczęście jest, jeszcze nas nie opuściło. Aż trudno mi w to uwierzyć, ile czasu szukamy tego miecza. Aż pół roku chyba. Pieniądze po twoim ojcu, niech mu ziemia lekko będzie. Już się prawie skończyły. Mam jednak nadzieję, że już niedługo będziemy opijać zwycięstwo drogim winem, a nie jakimś bimbrem. Teraz go na pewno zejdziemy. Dobrze, że nie tracisz ducha. A to zawitał nasz kapitan. Coś on taki ponury. Ale Ster, mamy towarzystwo. Co masz na myśli? Spójrz na lewą burtę, widzisz? Zmierza do nas szkuner. To rzeczywiście statek. Zagadaliśmy się trochę z Marikiem. Jak myślisz, do kogo należy ten statek? Ja nie myślę, ja wiem. Spójrz na ich bandę, banderę. Cholera, to piraci. Trzeba natychmiast stąd uciekać. Słusznie, wierna. Trzeba podnosić żagle, nie mamy szans z tymi bankartami i rekinów. Tam muszą być sami doświadczeni rębacze gotowi do abortażu, a my mamy raptem czterech wojowników. Pozostali rozbiegną się jak szczury, gdy tylko zrobi się gorąco. A jeśli pośpieszymy się, to zdążymy uciec. Nasz statek jest dwa razy szybszy od tej pirackiej łajby. Okej. No faktycznie gonią nas. A to co w tym przypadku robimy? W zasadzie nie macie się dokąd śpieszyć. O czym ty mówisz? Przegapiliście swoją szansę, przyjaciele. Już mi się śmieje. Albo się poddacie, albo zabijemy was wszystkich. Moi chłopcy trochę wstrzymają wasz zapał, póki Gard... Oj. A Gard... Nie, Greg to był tamten pirat. Zdrajcę mamy.
Чёртов предатель. Диабельский зрайца, оповедь или хочешь, что я заплатил тебе за нашу вольность? Сколько бы ты мне не дал, я получу больше, Алистер. Лепей его попросту не поддай. Лепей его попросту поддай. Маш минуту на застановление. А мыслишь, что мам при собе целое золото, если будем в стане уйти пустяковый, без пригод дотрет до Венгарда? Десять тысяч. Десять тысяч. Даже если у тебя есть на самом деле эти деньги, как только вы оторветесь от Гарда, то тут же меня забарт, ведь так? Маш мне зайдет, а? То-то и оно. No właśnie, ребят, chłopaki, brać ich. Co będziemy robić? Wycofajmy się do prawej burty, jeśli uda nam się obronić, skaczemy do wody i spłyniemy do brzegu. A tam zobaczymy. O, atakują już. Dobra, walimy. Walimy się. Hej, jest nieśmiertelny koleś. Dobra, skaczę. Geronimo. O nie. A tu mogę podnieść coś? Nie, dobra, skaczę. Nara. Taki był plan, tak? Dobrze zrozumiałem. Słuchajcie, gramy w Gothica. Ja tak się cieszę, że to jest szok. To jest szok. Okej, wczytuje się coś. Kolejna cutscenka, dobra, ja się wyciszam. Nasza radość od udacznego pobiega dliłaś niedługo. Na берегу nas już czekali. С широкими улыбками и острыми саблями. Опа! А вот и твой дружок нашелся. Ну что, приплыли? Все, что было дальше, напоминало дурной сон. Изнурительная дорога, лагерь орков, звон золота, довольная ухмылка главаря пиратов. Но окончательное прозрение наступило лишь тогда, когда на нас стали заклепывать кандалы и ошейники. Захотелось залаять, или скорее, завыть. Стоять и не двигаться, мор! Кстати, не рушать ему рап, и мне зайти на ду. Вот мы влипли! To ci dopiero wdepnęliśmy, żeby tak zostać złapany? A przecież mówiłem ci, że ten cały pomysł z mieczem... Oj. Tak, wpadliśmy po uszy, jak mogłem nie zauważyć pułapki. Przecież ten Moran od razu mi się nie spodobał. Widziałeś jego gębę? Powinienem już dawno wisieć na pstryczku. Słuchaj, co będziemy robić? Orkowie tak nas po prostu stąd nie wypuszczą. A jeśli na otwartą walkę, to samobójstwo. Zarżą nas, kiepsko to widzę. Nie pęczaj się, Marik. Nie martw się, Marik, jakoś się z tego wyplączemy. Pamiętasz rzekadło? Nawet z żołądka smoka możesz przynajmniej jedno... Oj, nie przeczytałem. A ty предлагаешь сесть и плакать о своей несчастной судьбе? Нет, друг, мы обязательно... Nie, przyjacielu, musimy się stąd wyrwać i zabrać ten przeklęty miecz. Przecież mnie znasz, jeśli coś postanowi, nic mnie nie powstrzyma. Ani orkowie, ani piraci, ani nawet sam Belia. Tak, ja już ciebie znam, ile pamiętam. Ciszej, wydaje się, że... Nie przeczytałem do końca. Nie wiem, czy czytać, czy wy umiecie. A, nowi niewolnicy, bardzo dobrze. Wy, Mora, bardzo słabi, szybko umierać. Aby zdobyć nowych niewolników na tej wyspie trudno i piraci źle pracować, dawać bardzo mało niewolników. Po co nas pojmaliście? Co to za miejsce? To kopalnia rudy. Tu niewolnicy zdobywać rudę dla wielkiego Tarada. No... Mora, jesteś tu nowy, dlatego ja ci mówić reguły, ale nie tylko je jeden raz. Jeśli ja nie pozwalać, wy nie rozmawiać, nie spać, nie jeść, jestem waszym panem. Wy się nie podporządkowywać albo umrzeć. Jesteście moimi niewolnikami, musicie każdego dnia zdobywać normę rudy, 50 bryłek i przynosić rudę tutaj, za to ja pozwalać wam trochę odpoczywać. Kto nie słucha urszaka, ja zabić. Ja tylko Mora usłyszeć róg, on musi przychodzić i przekazywać mi dzienną normę. Jeśli ty nie przychodzić i przynosić rudy po sygnał, to my cię zabić. Mora musi postrzegać zasad kopalni, niewolników, pilnować dużych strażników na wieżach i jeśli Mora zechce ci do na nich poleść... Oj, nie przeczytałem.
Może się jakoś dogadamy, kupę złota i artefaktu zakopałem je niedaleko na tej wyspie. Jeśli nas uwolnisz, hojnie cię wynagrodzę. Jeśli jedno słowo, Mora, i ty poznać co takiego gniew urszaka i nie myśl, że ty mnie przechytrzyć. Najpierw muszę... uległość. Skiwnięcie głowy. Głupi Mora się czegoś uczył, śmieje się. Się cicho, rób swoje, robota. Okej, ja mogę dubbingować orki, bo ja tak czytam upośledzenie. Wszystko okazało się znacznie gorsze niż myślałem. A ja tobie gawariu. Masz może jakiś plan? Na razie nie, ale zapewne coś wymyślę. Proponuję na jakiś czas się rozdzielić, aby nie zwracać na siebie uwagi. Muszę się jak najwięcej dowiedzieć od niewolników. Myślę, że... A co ja powinienem robić? Brać kilku i drążyć tę przeklętą skałę? Tak, chociaż jeśli nalegasz, możemy się zmienić. Ja zdobywam rudę, a ty przygotujesz plan ucieczki. Nie, niech już lepiej będzie po twojemu. Zawsze przecież byłeś o wiele przebieglejszy i bardziej zwinny ode mnie. Dobra, idę brać się do roboty. I cały czas informuj mnie na bieżąco, jeśli czego się dowiesz. Oczywiście, przyjacielu. O, dobra. O, aż mi wyschło w papie. Dobra, jesteśmy w gotiku, tak się jaram. Kurt, nie śpij się, przyjacielu, porozmawiajmy. Słucham cię. Widziałem, jak zjeżdżacie po podnośniku. Myślę, że na dzisiaj jesteście ostatni. Witajcie w kopalni. Czym mogę pomóc? Nie, przyjacielu, to ja chcę pomóc ci. Przecież nic nie wiesz o tym miejscu, ani o zasadach panujących w naszym obozie kopaczy. Więc chcę ci coś opowiedzieć. Kontynuuj, przyda mi się każda informacja. W kopalni każdy odpowiada sam za siebie, po prostu chce przeżyć. Niektórzy niewolnicy będą chcieli ci podrżnąć gardło, żeby tylko dostać parę brek rudy. Mało tego, każda informacja kosztuje rudę. I to nie mało, a orkowie to po prostu zwierzęta i mogą cię w każdej chwili zabić, jeśli nie oddasz dziennej normy, albo będziesz zamierzał robić bałagan, albo co jeszcze gorsze, zamierzasz uciec. A czasami po prostu za jedno krzywe spojrzenie w ich stronę mogę dać ci niezłe baty. Ten obraz nie jest zbyt kolorowy. Ale nie martw się, przyjacielu, to wszystko nie jest takie złe. Mogę ci pomóc i osłonić twoje plecy na wypadek niebezpieczeństwa. Ja będę ci bardzo wdzięczny, no pewnie. Znaczy umówimy się, że każdego dnia będziesz przynosić mi 3 bryłki rudy, a gdybyś miał problemy, wstawię się za ciebie. Okej. Przecież nie było mowy o rudzie. Czy ty mnie nie słuchasz? Przecież mówisz, że za darmo w naszej kopalni niczego robić nie będzie. Powinieneś być wdzięczny, że proszę zaledwie 3 bryłki rudy i nie wzięliby od ciebie 2 razy więcej. Zgodzę się. Dobrze, zgadzam się. Doskonale, przyjacielu. Zapamiętaj. 3 bryłki rudy każdego dnia. Jeśli nagle zapomnisz, ja ci przypomnę. O nie, czy to jest dobre, co zrobiliśmy? Co słuchać w kopalni? Czy ta informacja będzie mnie ileś kosztowała? Jeśli nie masz rudy i układów w kopalni, to długo tutaj nie pociągniesz. Trzymaj się mnie, a krzywda cię nie spotka. Okej. Czy mógłbyś mi pomóc w jednej sprawie? To na to czas przyjdzie później. Jestem teraz zbyt zajęty. Okej. Rozejrzyjmy się tutaj. Co my tu mamy? Ubranie z korzańca. Ochrona od broni, strzał 15. To już coś. Nasz główny bohater nazywa się Alester, tak? Dobrze? Zapamiętałem. No jak widzicie, jesteśmy w kopalni. Chwila, moment. Bo ja chyba zmienię sobie jakoś grafiki, modele. Zasięg widzenia sobie powiększymy, co? Bo tak tu mało widzę strasznie. O, okej. Okay. To zmienia całą postać rzeczy, co? A, czy tylko nie będzie lagować? Może trochę zmniejsza? Bo aż za dziwnie się czuję, jak to wszystko widzę. Zróbmy na 180. Jakoś tak. Albo jeszcze mniej. Ha.
Okej, okay, to jest takie optymalne, co? No w końcu jest ciemno w kopalni, nie? Dobra, tu mamy niewolnika, mamy orka wojownika. Rymuje się, więc musi być prawda. Mamy jakieś łóżka. Jestem ciekaw, jak tutaj ten dzień działa, bo czy ja mam już kopać, czy... Czy jak to wygląda? Okej. Okay. Nie jest to małe wszystko, na pewno. Okej, orkowie coś gadają. Jest jakiś teleport. Co to jest? Chwila, bo chyba ustawienie mam jakoś tak bardzo dziwnie, że mi ścina. O nie, czy ja w Gothic muszę tekstury zmniejszać? Ale wstyd. Okej, okay, no mam w oknie, możecie zobaczyć, nie? To jest ten ból, ale nie jest najgorzej, szczerze. Dobra, tu jest jakiś przycisk. Nie mam nic, żeby tu włożyć. Dobra, rozejrzyjmy się dalej. Tak wyglądają te mechanizmy. W Gothicu jedynce były te mechanizmy, a nie były używane. Wow. Czuję się jakbym... Też macie tak, że kurczę, zagralibyście w Gothica jeszcze raz, ale kompletnie nic nie pamiętali? Ja mam to takie moje marzenie. Takie jest moje marzenie właśnie, żeby zapomnieć całego Gothica i przejść go na nowo. Albo co najlepsze, mieć znów 10 lat i w to grać. Ork wojownik. A, dobra. No to jakiś truposze. Fajnie zrobione, to jest elegancko. A w dodatku to jest moje pierwsze podejście do modyfikacji. W sumie prawie pierwsze. Zainstalowałem sobie, pamiętam, returninga. Jakiś chlebek, dobra. Zainstalowałem sobie returninga, ale no za dużo w niego nie pograłem. I to jest takie moje prawdziwe... prawdziwe... Wow! Okej. Okay. No co, zaczynamy od nowa. No nie, dobra, skipniemy wszystko. I zapomniałem jedną ważną rzecz. Save'ować. O tym oczywiście zapomniałem. Dobra, wszystko sobie tu skipniemy. Tak zrobimy. Skip. Trochę przespamuję. Może się zmutuję, żeby nie było tak słychać? Nie, no zagadaj do mnie. Skip. No, dobra, to ja może was zajmę gadaniem. I to jest moje pierwsze podejście do modyfikacji, ale cieszę się, że łatwo poszło. Naprawdę te, jak ja nigdy nie miałem głowy do instalowania modów, czy kompletnie czegokolwiek, to już zainstalowało się idealnie. Naprawdę świetnie. I podziękowania dla ekipy Bractwo Spolszczenia za spolszczenie tej gry, nie? Tej gry, tej modyfikacji. Wygląda naprawdę elegancko. Dobra, bo najwięcej było tego gadania, a jak się skipnie, to będzie już spoko. Zajebiście to wygląda, jaram się fest. No ale wracając, cały dzień się męczyłem, jak tu nagrać to, ja jeszcze mówię... O co? Nie! Co jest? Kurwa. No nie. Zaczynamy jeszcze raz. Co jest grane? Dobra, tu trzeba zapisywać po każdej sekundzie prawdopodobnie. Sami widzicie. No tragedia jakaś. Dobra, gadamy szybko. Okej, i nie ruszać się. No, dawaj. Bitka. Dobra, czekamy. Lares. Ja cię i tak będę Lares nazywał. A w ogóle Urszak był, nie? To niezły follow-up, jakby Urszak.
Od razu inaczej się gra. Dobra, szybko płyniemy. Tu. Skipujemy. Nie rusza, nie ruszamy się tym razem. Zapis. Rzecz jasna. Dobra, zapiszmy sobie może brudny czo. Brudny czo? A plus brudny. Trzeba zapisać jeszcze brudny czo 2. Pamiętajcie, jak gracie jakieś modyfikacje, to najlepiej będzie, jak to będziecie robić. O, się rozgadałem. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli jakąś tutaj zabawę zrobić, na przykład piszcie w komentarzach, jaki nick mam wpisać, w sensie do zapisywania. A jeżeli polubicie to, to napiszcie, co mam wpisać. I wybiorę i będziemy wpisywać was jako save. Jeżeli chcecie. Dobra, tu gadam z Urszakiem. Okej, dostałem killowski wnięcie głową. Dobra. Jeszcze z tym kolesiem. No teraz bym się zastanowił, czy chcę mu dawać te bryłki. Ale myślę, że będziemy szli za ciosem jak wcześniej. Nie będziemy tacy, że będziemy wczytywać. Dobra, zapisujemy na nowo. Pyk, dobra. Tam nic nie było, pamiętam. To był chlebek. Okej. Okay. Nie podchodzić do rudy. Ona nie jest dla nas. Okej. Okay. Niech nas uwolni Garland, czy ktokolwiek. Okej, okay, chlebek. Chleb daje normalne statystyki? Tak, normalnie daje. Nie podchodzimy do tego kopca, nie ma mowy. Ciemny grzyb. Mam wrażenie, że ustawienia mi się nie zapisały. Albo się zapisały? Nie, no nie zapisały się. Obraz, nie. Grafika, tak. Okej, no to zmienia postać rzeczy, co? Jakiś teleport. Okej, niebieski bez. Tu jest ten Marik. Tak, Marik Montana. No zobaczmy tutaj, czy coś jest. Możemy pogadać z wami? Czego chcesz, Mora? Dlaczego nie pracujesz? Chciałem tylko się dowiedzieć. Mnie nie obchodzi, co chcieć, nie wolni. Iść pracować, ja cię nie zabić. Dobra, na razie nie będziemy gadali z nimi. Jak tak bardzo tego sobie nie życzą. Tu jest jakaś skrzynka. Nie ma klucza. Dobra, zobaczmy, jak wygląda to wydobycie tej rudy. Jestem ciekaw. No. Okej! Nie zbugowała mi się drabina. Co to za modyfikacja niesamowita. A pewnie ktoś musi nas nauczyć, co? Wydobywać rudę, czy nie? Karer, okej, to jest nasz. Tysiące ciertej, ty żyw! Ty żyw! Myślałem, że piraci podejrzeli ci gardło. Cholerne szczury morskie. Co ty nie mają sumienia? Zniżyli się do handlu z niewolnikami. Do handlu z niewolnikami. Daj mi wolę. Kapitan Karer, вот так встреча. Капитан Карер, co za spotkanie. Przyznam się, że też nie spodziewałem się, że zobaczę cię żywego. Ale żywy tak, ale czy zdrowy? Te potwory Beliera porachowały mi wszystkie żebra, niech ich szle. Kiedy piracka łajba rozpoczęła abordaż i te bękarty wydry zaczęły napływać, ze wszystkich stron myślałem, że mam kaput. Was z Marikiem uciągnęli do kajuty. Nasi dzielni majtkowie rozbiegli się gdzie dopadnie, a mnie czterech piratów zagoiło na rufę. Przebiłem swoją szablą, ale reszta okazała się zmniejsza od moich towarzyszy. Póki
Zajmowałem się trzecim, ostatni zaszedł mnie od tyłu i walnął ręką jeszcze po głowie. Ostatnie co pamiętam, dźwięk łomot własnych żeber od kopniaków tych szumowych. Ocknąłem się tutaj, w kopalni. Racja, Karer. Tego dnia wszyscy mieliśmy małego pecha. Gdyby nie zdrady Marana, który w ostatniej chwili zapewniał, że te cywilne... Nie zdążyłem, ale jeszcze dorwę tego Marana. Morana. Odpowiedź za każdego siniaka. Niech mnie pioruny biją. Dobra. Co planujesz? Co ty planujesz teraz robić? Теперь даже и не знаю. Teraz sam я немного пообщался с местными рабами. Trochę pogadam z niewolnikami. Niech mnie pojorny trzaśnie. Nie jest dobrze. Orkowie bardzo dobrze pilnują wszystkiego i surowo każą każde nieposłuszeństwo. Niewolnicy nawet nie chcą słyszeć o ucieczce. Widzisz tamte pale? Tak, okropny widok. To byli inicjatorzy ostatniej ucieczki. Nawet nie zdążyli nic zrobić. Po prostu pewnego ranka poderżnięto im gardła na oczach wszystkich. Zdaje mi się, że wśród kopaczy jest szpieg orków. Bądź więc ostrożny, ale sterzy nikomu nie mogą. A to ciekawe. Bo prędzej czy później szczury lądowe i tobie wyprują flaki. Nieciekawie. No dobra, zobaczymy. Może nie jest tak źle, jakby się wydawało. Okej. To jest kopacz, niewolnik. A to ciekawe, że mają szpiega. Dobra, zapiszmy na dwóch save'ach. Wolę być zabezpieczony. No tak się nie kopie rudy, nie? No nie. Pewnie muszę się nauczyć. Ło, ja teraz otworzyłem tutaj wszystko. O Jezu, tu nic nie idzie przeczytać. Czarny miecz, niewolnik orku, wykonane, popsute zadania. Dzień pierwszy. Alaster, gildia brak, skradanie się nie. Kradzież kieszonkowa nie mamy. Przetapianie, trofea, garbarstwo, wydobycie, umiejętność 24. Rzemiosło bojowe. O, patrzcie, możemy zmieniać. Jednoręczne, dwuręczne, łuk kusza. Dwa miecze można. Władanie tarczą, orkowa broń. Nie widzę, ile mamy punktów życia, niestety. Chyba to jest 50 na 50. Tak mi się zdaje. No dobra. Jesteśmy seksowni, co? Ale jednak wolałbym mieć tu twarz bezimiennego. Tak. Tak w sumie, ale... Nadzorca niewolników. Chwast. Nadzorca niewolników. Sprawdźmy... Ork wojownik. W tą mańkę. Co tu się dzieje? Oli się trzechło. Tix. Hej, zielone brzuszysko. Jak się masz? Dlaczego jestem zielonym brzuszyskiem? A nie wiem, wymyśliłem to sobie, lubię czasami zażartować. Gdziekolwiek spojrzysz, same zielone mordy i brzuszaste... No i znowu nie dam. Widzę, że masz trochę przepływ. No ba, nikt jeszcze nie zdołał mnie pokonać, nawet ta niezdara Martin. Najlepszy wojownik arany. U nas takiego... Dlaczego nie uczestniczysz w walkach? Niektórzy machają pałkami i nie pracują osobiście, wolę to drugie. A te obiboki niech się tłuką nawzajem ku uciesze zielonych mord. Ja nie zamierzam błaznować dla nich i tak dalej. Jesteś tu od dawna? Nie, jeszcze nie przeżyłem ani jednego niewolnika, śmieję się. Co się tak śmieje? Od dawna, okej. Jesteś wesołym facetem, Tix. Ну я послушал, да с киркой к нему прыгнул, да еще для острастки зарубил, чтобы на духу. Ушака после этого как ветром сдуло. Вот была потеха. Не боишься с орками так шутить? Ну так пусть они меня боятся. Когда меня сюда тащили, я трем охранникам ребра-то посчитал.
Теперь они очень осторожно ко мне относятся. Боимся его. Орковы его боим, слушайте. Это интересно. Тикс. Смешный колес. Ej, zajebisty jest dubbing tych orków. Podoba mi się. Dobra. Widzę chwasta tutaj. Dajcie mi go. Sam. Najpierw musimy się w ogóle tutaj ogarnąć z całą tą lokalizacją. Jak to tu wygląda. Cześć, nazywam się Alester. Chciałem z tobą porozmawiać. Уйди. Ты не видишь, видишь, что я умираю? Что с тобой случилось? Что тебе есть? Меня зовут Сэм. Я работаю для орков уже около года. Кого я оказался самым крепким парнем из тех, что попадали в эту проклятую богами шахту. Okay. Но даже такому чертовски везучему рабу, как я, может однажды недавно... Мы добирались до новой жилой руды. Хорошо. Вшло шло швидко, скала легко поддавалась ударениям Килофа, но нужно было послушать этого глупого Карло с его радами о том, как надо поправить, правильно ударить скалу. Он со всего маха взял замах ударил на скалу, поведя, что так будем в стане выдобить значительно больше и быстрее. Rozbijać wiele, wielkie kawały na drobniejsze bezpośrednio na ziemię. Po kilku jego uderzeniach skała pękła i spadł na mnie ogromny głaz, który mało mnie nie wykończył. Dobrze, że inni mnie ubezpieczali i zdążyłem się jakoś przeżyć. И теперь обломок ребра с каждым днем мне становится все хуже и хуже. Могу тебе как-то помочь? Тебе нужен целитель. Может, я смогу помочь тебе? А то я не знаю про целителя. Эврека, ну то не орком плевать. Орков не уходит, что будет жить, что ж не. Если умру, они припроводят на мое место нового невольника. Постараюсь что-нибудь придумать. Постараемся тебе вымешать, если, очевидно, поможешь мне с этим утечь. Хорошо. Dobrze, przysługa za przysługę. Jeśli mi pomożesz, pokażę ci kilka sztuczek, jak najlepiej wydobywać rudę. O, właśnie. Uwierz mi, to bardzo ułatwi ci życie. Opowiem ci też coś ważnego o orkach. Myślę, że to może ci pomóc. No dobra. Tylko jedno mnie dziwi. Urszak powiedział, że bardzo ciężko niewolników, bo piraci źle pracują. A tu nagle mają w dupie niby niewolników. No trochę to tak się nie trzyma kupy, ale rozumiem, że była większa groza, tak? Że nie mogę nic robić, bo mnie zabiją. Расскажи что-нибудь интересное. Powiedz mi coś interesującego. Wcześniej w naszej kopalni było bardzo dużo szczurów, ale prawie wszystkie wyłapano i teraz mięso szczura uznawane jest za prawdziwy rarytas. Aha. To ciekawe. Okej. Czuję się źle, chłop. Rozumiem. Pójdźmy sobie tutaj. Pójdźmy sobie tu. Dobra, zapiszę. Bo dostaliśmy questa. Jak się nazywa ten quest dokładnie? Uratować Sama. Jeden z niewolników o imieniu Sam został przygnieciony skałą, która uszkodziła mu żebro. Jeśli nie znajdę dla niego uzdrowiciela, może umrzeć. Okej, trzeba znaleźć uzdrowiciela. Już myślałem, że jakąś miksturkę znaleźć. Okej, grzyby. Grzyby dają to samo. 8 życia. Może się przydać. Rdes polny. Ale się jaram, słuchajcie. Jestem tak podjarany tym goticzkiem, że to szok. I że to działa wszystko tak, tak. O wytrych. Dobra, to trzeba będzie się skradać. Oj. Kontrol nacisnę. Śpi do świtu, śpi do północy. Okej, i ogólnie... To okno gotika wychodzi mi troszeczkę, nie? Ale widzę idealnie pasek życia i te dialogi, nie? Więc nie mam jakiegoś mega dyskomfortu, szczerze. Mogę z tym żyć. Mogę z tym żyć. Ale zajebisty jest dubbing tych orków. A później jak obczaję, jak poszło nagranie, zobaczę, czy dobrze słuchać mnie, czy dobrze słuchać całą grę. Rymuje się, więc musi być prawda. A w razie czego piszcie w komentarzach, co podgłośnić, co ściszyć, co zrobić, nie? Dobra, tu zrobię screenshota na miniaturę. To będzie fajne.
Tarok. Dobra, na razie nie chcę gadać z tymi. Z orkami. Bryłka magicznej rudy, dobra, już mamy jedną. Tam widzę samych orków, to mi się nie podoba. To mi się nie... O dobra, są kopacze, są kopacze. Są chrabąszcze, zapiszmy sobie na dwóch save'ach. Okej. Okay. Jest tu bryłka rudy. Chrząszcze. Na bogów. Walka. Dobra, mięso z chrząszcza i X-Pik. A tu coś widziałem, kill off. Dobra. Musimy tutaj pochodzić, bo nie wiem jak tu znaleźć Carlo. O, coś mi tak ścięło dziwnie. Czekajcie, popatrzę. Może z rozdzielczość jakiejś w oknie. Też tak może być, ale na razie widzę, nie zrobię tak. No to niebo nie potrzebuje. Zróbmy tak. Na razie tak, eksperymentalnie. Ej, ty! Kim jesteś? Да, нас совсем недавно поймали пираты и продали в рабство. Сколько раз я слышал подобную фразу. Как тебе знакомство с Ушаком? Он завтра чешет из невольников. Jesteś wyjątkowo bystry, ale z jakiegoś powodu wciąż nie masz swojego miejsca i nie możesz i nie zdobywasz rudy. Widzę, że twój przyjaciel zlecił się do roboty. Jeśli nie wyrobisz normy, będzie nam ciężko i ty za to odpowiesz. Odpowiesz. Tak, oczywiście. Ale najpierw chciałem się czegoś dowiedzieć. Nikt tutaj nic nie robi za darmo, rozumiesz? Żeby oddać normę rudy, trzeba walić kilofem cały dzień, żeby bez przerwy. I tak codziennie. Niewielu tu wytrzymuje, dlatego mamy zazwyczaj brać rudę za każdą informację, którą chcesz zdobyć. Tym samym pomagasz jednemu z nas wytrzymać się dłużej w tej przeklętej kopalni. Ile kosztuje informacja? Wszystko zależy od tego, czego chcesz się dowiedzieć. Zapytać Osama. Zapytajmy Osama. Sam powiedział, że przez ciebie zwaliła mu się skała na... Okej. Przeklęty Sam. To jego wina, że znalazł się w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie. Po prostu pokazywałem, jak lepiej szybciej zdobywać dzienną normę, a ten głąb zaczął mnie odpychać. I Kirov mi zaskoczył. Tak w ogóle to jego problem, nie mój. Chcę mu pomóc, jeśli nie znajdę uzdrowiciela, to sam zginę. No to pomagaj, to twoja sprawa. A mnie zostaw w spokoju, nie zajmuję się uzdrawianiem. O, czy mógłbyś mnie nauczyć wydobywania rudy? A dlaczego nie? Ale wiesz, że to nie będzie tanie. Myślę, że 25 bryłek rudy będzie w sam raz. A jak myślałeś, nie mam zamiaru tracić swojego czasu za darmo, jeśli przez siebie nie zdążę wydobyć dziennej normy, to Uszak urwie mi łeb. Tylko jakby ja nie mogę dać tylu, bo nie umiem kopać, nie? No nic, no to musimy skołować i dzienna to jest 50 plus 3 dla tamtego typka. Mamy przejebane. Dobra, ale ja tu skończę. To jest pierwszy odcinek z modyfikacji do Gothica Dark Saga. Polecam wszystkim obserwować do końca te poczynania, co tutaj będzie się dziać w tej modyfikacji. Bardzo mi przypomina książkę, którą przeczytałem. Szaman się nazywa, ale jak się nazywało? Taka śmieszna, też trzeba było kopać. Było się w grze komputerowej. No, także... Także tak to jest. Bardzo się cieszę, że mogłem pograć w Gothica. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście to do końca. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Dajcie lajka, żebym widział i było tego więcej. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i cześć.